Depresja jest jednym z częściej diagnozowanych zaburzeń psychicznych. Jednocześnie weszła, można powiedzieć, na stałe do języka potocznego. Czasami mówimy o niej deprecha, chandra, dół. I coraz częściej trudno jest odróżnić, co jest takim normalnym nastrojem, a co już jest zaburzeniem, które powinno być właściwie leczone. Czyli krótko mówiąc, na co może nam pomóc rozweselenie, rozmowa z przyjacielem, czy może pójście na jogę, a kiedy potrzebujemy zasięgnąć pomocy specjalistów, takich jak lekarz psychiatra czy psychoterapeuta, po to, żeby wdrożyć specjalistyczne leczenie. Warto też pamiętać, że już w obrębie samego zaburzenia afektywnego, jakim jest depresja, ta kategoria diagnostyczna dzieli się na szereg podkategorii. Możemy mówić o depresji młodzieńczej, poporodowej, depresji osób starszych, czyli tak zwanego srebrnego odcienia depresji, albo o sezonowej jesiennej depresji, depresji nawracającej, dwubiegunowej, lękowej, o epizodzie depresyjnym. Także musimy zwrócić uwagę na to, jak dużo jest możliwości i to, żeby to zostało odpowiednio nazwane i zdiagnozowane, jest o tyle ważne, że od tego zależy też sposób leczenia. Ale po czym możemy my poznać, że mamy objawy depresyjne i może warto by było zdiagnozować się, poddać się leczeniu, zgłosić się do specjalisty? Więc takie objawy, które powinny budzić niepokój, dzielą się na różne kategorie. To będą objawy emocjonalne, związane z obniżeniem nastroju. To może być taki nastrój, w którym dominuje smutek, przygnębienie, przytłoczenie, ale też to może być obojętność, na przykład utrata zainteresowań, a nawet zaniedbywanie potrzeb biologicznych. Będą to także objawy z kręgu poznawczego związane z na przykład zaburzeniami pamięci, trudnością w koncentracji, problemami z uwagą, ale też negatywnym obrazem siebie, obniżoną samooceną. Występuje tutaj też często autoagresja, samooskarżanie, taki pesymizm, rezygnacja. W skrajnych wypadkach mogą się także pojawić depresyjne urojenia. Objawy te też mogą być związane z motywacją, czyli ten kręg objawów motywacyjnych. Tutaj będą to problemy z mobilizacją do wszelkiego rodzaju działania. To będzie też spowolnienie psychoruchowe. To będą trudności z podejmowaniem decyzji. Również krąg objawów somatycznych należy uwzględnić, czyli zaburzenie rytmu dobowego, częste problemy ze snem, wybudzanie się w ciągu nocy albo trudności z zaśnięciem, czy wręcz przeciwnie, nadsenność. Podobnie może być, jeżeli chodzi o apetyt. On może być nadmiarowy albo może być tak, że ten apetyt zostanie utracony, ale w każdym razie mogą być takie różnice w dotychczasowej wadze. To jest też zmęczenie, osłabienie, spadek aktywności, również skargi często na różnego rodzaju bóle i złe samopoczucie fizyczne, utrata zainteresowań życiem seksualnym. Także ten krąg objawów jest naprawdę duży. Oczywiście też jednym z objawów depresji są myśli czy plany, próby samobójcze. Warto reagować i kiedy któryś z tych objawów się pojawia, nie musi się pojawić całe spektrum, już wtedy potrzebujemy udzielać pomocy. W przypadku młodych osób, młodzieży czy dzieci, depresja też lubi przejawiać się złością. Nie zawsze to właśnie będzie taki smutek i przytłoczenie, ale na pierwszy plan może pójść złość i wtedy też czasami otoczenie nie zauważa, że to jest depresja, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że depresja to ten stan, kiedy ktoś nie ma siły, jest płaczliwy, a tymczasem może być to właśnie taki objaw związany z drażliwością, wybuchowością.
Gdzie szukać pomocy, jeżeli widzimy u siebie takie objawy? Przede wszystkim w poradniach zdrowia psychicznego, szpitalach, na oddziałach psychiatrycznych, w ośrodkach interwencji kryzysowej, ale także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w różnego rodzaju fundacjach, stowarzyszeniach udzielających pomocy psychologicznej. Do kogo potrzebujemy się udać? Przede wszystkim do psychiatry, aby zostać dobrze zdiagnozowanym, do psychoterapeuty albo do psychologa klinicznego diagnosty. To, co pomaga w sytuacji, kiedy cierpimy na depresję, to często połączenie farmakoterapii z psychoterapią. Oczywiście to specjaliści decydują o tym, czy jest potrzeba włączenia leków, czy też jej nie ma, ale na pewno też życzliwy kontakt i takie wsparcie w codzienności otoczenia jest tutaj bardzo potrzebne. Rozumienie tego procesu leczenia, nieoskarżanie osoby, która cierpi na depresję, że nie wypełnia na przykład obowiązków domowych. Warto przede wszystkim zadbać o podstawowe potrzeby osoby chorującej na depresję, zwłaszcza kiedy nie jest w stanie ona sama o nie zadbać, i zadbać o bezpieczeństwo. Także tutaj jest ważne to, żeby szła zatem odpowiednia wiedza, psychoedukacja, żeby lepiej rozumieć siebie i innych. Także niezależnie od tego, czy problem depresji nas dotyczy, czy kogoś z naszego otoczenia, to warto tutaj poszerzać swoją wiedzę właśnie po to, żeby lepiej rozumieć tę osobę. Ale też jest to taki okres, kiedy należy ograniczyć stres. Jeżeli wiemy, że nasze funkcje poznawcze są osłabione, to nie możemy w tym czasie wykonywać stresującej pracy. Często też potrzebujemy uczyć się nowych umiejętności dbania o siebie i budowania relacji ze sobą, i w związku z tym nie jesteśmy w stanie wypełniać szeregu innych obowiązków. To jest też rodzaj pracy, kiedy zmieniamy nasze schematy poznawcze, wypracowujemy nowe nawyki, potrzebujemy rozpoznać, realizować nasze potrzeby i zadbać o dobrostan. Dla osoby zdrowej to może nie wydawać się aż tak ogromnym wyzwaniem, natomiast w depresji to przytłoczenie i brak sił jest tak ogromny, że takie zadbanie jest naprawdę często wysiłkiem, który musi być wspomagany przez bliskich czy specjalistów. Także jeżeli przychodzi Ci wspierać innych, inne osoby cierpiące na depresję, to postaraj się znaleźć w sobie cierpliwość. Nie bądź za szybki, żeby nie przytłoczyć chorego takim rozpędem, rozmachem swojego działania. Ale też nie rób wszystkiego za osobę chorującą. Pozostaw pewien margines na jego aktywności. Też warto nie uszczęśliwiać na siłę, czyli uzgadniać z chorym zakres i kierunek pomocy, bo czasami chcemy za bardzo i w związku z tym robimy coś, co nam się wydaje, że dla nas jest dobre, nam by pomogło, a niekoniecznie musi być to dobre dla osoby cierpiącej. Możemy zachęcać chorego do ćwiczeń fizycznych, ale nie na siłę. Czasami po prostu ta osoba nie jest w stanie podjąć danej aktywności. Na początek wystarczy coś małego, to może być 5-minutowy spacer. Wraz z poprawą samopoczucia może się zwiększać ten czas i intensywność ruchu. Warto być zachować wytrwałość, nie podważać autorytetu lekarzy i psychoterapeutów, bo bardzo ważne jest, żeby pacjent im ufał, żeby wierzył w to, że z ich pomocą może pokonać chorobę. Dlatego my też powinniśmy uznać chorobę i proces leczenia. Też unikajmy takiego pocieszania, pewnych komunikatów, które są takimi komunałami, czymś, czego osoby chorujące bardzo nie lubią, czyli na przykład takie sformułowania: oj, tam przesadzasz, weź się ogarnij, no rusz się, wiesz co, mi też nie jest łatwo. To bardzo zraża te osoby do nas, ale jednocześnie one poczują się niezrozumiane i samotne, ale też jest to oskarżycielskie.
Jeżeli osoba chorująca będzie mówiła o samobójstwie, warto reagować, poinformować o tym lekarza i inne bliskie osoby, tak żeby stworzyć bezpieczeństwo, nawet jeżeli taka osoba poprosiła nas o zachowanie tajemnicy, ponieważ tutaj chodzi o ratowanie jej życia. Podobnie, jeżeli widzimy, że stan osoby chorującej się pogarsza, również warto wtedy przekierować tę osobę na przykład na leczenie szpitalne, a na pewno skonsultować się z lekarzem prowadzącym. Także wiemy już, jakie są praktyki zakazane, typu obwinianie albo nie wiem, unikanie osoby chorującej na depresję, albo rozweselanie jej na siłę, dawanie rad, ocenianie, czy wyręczanie jej ze wszystkiego, albo udawanie. Tego nie robimy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robić, kiedy nas dotykają symptomy depresyjne, to przede wszystkim, jeżeli to jest nastrój depresyjny, czyli my mamy jakieś poczucie kontroli nad tym, możemy przyjrzeć się naszej wewnętrznej narracji, zobaczyć, jakie myśli pojawiają się w naszej głowie. I jeżeli mamy takie wypracowane techniki pracy z myślami, to możemy poprzez ich zastosowanie, wprowadzenie zdrowych nawyków, pomóc sobie. Natomiast jeżeli czujemy bezsilność i nie jesteśmy w stanie podejmować aktywności, które do tej pory nam pomagały, nasze myśli stają się coraz czarniejsze i nasz obraz siebie staje się coraz bardziej osłabiony, wtedy niezwłocznie udajmy się do specjalisty po pomoc.